Solbet Smart – system szybkiej zabudowy. Solbet Smart to innowacyjny system szybkiej zabudowy służący do wykonywania niekonstrukcyjnych elementów w budynku. Znajduje zastosowanie do budowy ścian działowych, aranżacji pomieszczeń i różnego rodzaju zabudów. System ten wykorzystuje elementy betonu komórkowego oraz kleju poliuretanowego w aerozolu. Beton komórkowy to jednorodny materiał o porowatej strukturze i niewielkiej masie. Jest łatwy w obróbce i chętnie stosowany przez wykonawców. Natomiast klej poliuretanowy Solbet Smart Clay ułatwia i przyspiesza pracę. Mocne połączenie obu materiałów daje nieograniczone możliwości aranżacyjne oraz pozwala dowolnie kształtować przestrzeń wewnątrz budynku. Po przygotowaniu projektu aranżacji wnętrza można łatwo obliczyć potrzebną ilość płytek, bloczków oraz kleju. Na 1 m kwadratowy zabudowy potrzebnych jest tylko 7 płytek lub bloczków. Z kolei jeden dozownik kleju Solbet Smart do naniesienia za pomocą pistoletu wystarcza na 6,2 m kwadratowego zabudowy, natomiast kleju z wężykiem na 3,3 m kwadratowego. Klejenie można wykonywać w przedziale temperatur od plus 5 do plus 30 stopni Celsjusza. Praca w systemie Solbet Smart jest bardzo łatwa i nie wymaga od wykonawcy specjalistycznych umiejętności ani wiedzy praktycznej. Każdy może wykonać pracę we własnym zakresie. Już na etapie kupowania materiałów zauważymy, że Solbet Smart to proste i bardzo funkcjonalne rozwiązanie. Niewielkich rozmiarów pakiety płytek zapakowane są w mocną folię. Można je łatwo umieścić w bagażniku samochodu osobowego dzięki niewielkiej masie i rozmiarom. To znakomite rozwiązanie dla majsterkowiczów chętnych podjąć się samodzielnego wykonania prac wykończeniowych. To również rozwiązanie dla profesjonalistów, dla których czas ma kluczowe znaczenie. Przystępując do pracy, istotne jest skompletowanie narzędzi, które ułatwią wykonanie zadania. Bloczki przed naniesieniem warstwy kleju zawsze należy odpylić tak, aby powierzchnie łączone były czyste. Do tego celu potrzebna będzie zwykła szczotka. Jeżeli do klejenia będzie używany klej przeznaczony do pistoletu, to należy zaopatrzyć się w pistolet. Do cięcia płytek użyjemy piły, a do szlifowania pacy. Ciekawym wyzwaniem dla systemu Solbet Smart będzie wykonanie zabudowy wanny o nieregularnym kształcie. Przy tego typu aranżacji widać, jakie zalety posiada beton komórkowy. Można go łatwo docinać, szlifować i dzięki temu uzyskiwać skomplikowane, nieregularne kształty. Zawsze należy przygotować i oczyścić miejsce wykonania prac. Dla poprawy przyczepności kleju sklejane powierzchnie można zwilżyć wodą za pomocą spryskiwacza. Wykonując pracę w systemie Solbet Smart należy zawsze przed przystąpieniem do klejenia wymieszać dokładnie zawartość puszki, potrząsając nią przez około 30 sekund. Klej nanosi się na element klejony lub na podłoże w postaci pojedynczego warkocza o średnicy około 3 cm. Po naniesieniu kleju można ułożyć płytkę. Możliwy czas korekty ustawienia płytki wynosi 3 minuty. Następnie powtarzamy czynności, nie zapominając o oczyszczeniu powierzchni. Po godzinie od wykonania zabudowy, aby nadać obłe i nieregularne kształty, szlifujemy powierzchnię zabudowy za pomocą pacy do szlifowania lub gruboziarnistego papieru ściernego. Klej Solbet Smart wiąże tak mocno, że można w tym systemie wykonać na przykład szafkę lub półkę doklejoną do ściany. Kolejność prac jest taka sama. W pierwszej kolejności oczyszczamy podłoże. Dla poprawy przyczepności kleju należy zwilżyć klejone powierzchnie wodą. Następnie nanosimy klej na klejony element. Na czas wiązania kleju należy podeprzeć przyklejony do ściany element na około godzinę. Czynności te powtarzamy przy następnych elementach. Nie potrzeba do tego celu używać żadnych kołków ani kotew. Wiązanie kleju jest bardzo mocne. Jedna półka może utrzymać ciężar nawet do 100 kg. System Solbet Smart doskonale sprawdzi się przy budowie szafki pod umywalkę. Przyklejone na klej poliuretanowy płytki stworzą mocną i stabilną konstrukcję. Ponadto pracę można zaaranżować tak, by konstrukcja ta stała się funkcjonalnym i estetycznym meblem. W
ten sposób wykonana szafka może być wykańczana płytkami ceramicznymi lub pomalowana. Konstrukcja może być obciążona umywalką już po jednej godzinie od zakończenia prac. Ściany działowe pełnią w przestrzeni mieszkania lub domu funkcję wydzielającą. Ściany w trakcie użytkowania powinny zachowywać stabilność i trwałość, tak aby można je obciążać szafkami lub innymi elementami wystroju wnętrz. W systemie Solbet Smart ściany działowe wykonuje się z bloczków o grubości 10 lub 12 cm z profilowaniem na zamek. Taka grubość w zupełności wystarcza, by ściana zachowywała swoją stabilność i pozwalała na solidne zamocowanie szafek kuchennych. Mocne połączenie obu materiałów daje nieograniczone możliwości aranżacyjne oraz dowolność kształtowania przestrzeni wewnątrz budynku. Godnym podkreślenia jest to, że badania w Instytucie Techniki Budowlanej dowiodły, że system Solbet Smart można stosować do budowy ścian nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale również w pomieszczeniach do zebrań i zgromadzeń oraz w strefach dostępnych dla osób wykazujących niewielką dbałość o mienie. Budowaną ścianę łączy się ze ścianą nośną za pomocą metalowych łączników. Pozwala to murować praktycznie w dowolnym miejscu. Nie bez znaczenia jest również to, że bloczki mają niewielką masę. Dzięki temu ściana nieznacznie obciąży stropy w budynku. Bloczki można dowolnie docinać, więc wykonanie ściany o skomplikowanych kształtach jest bardzo proste. Dodatkowym narzędziem ułatwiającym zachowanie prostopadłości przycinanych płaszczyzn jest prowadnica, po której prowadzone jest ostrze piły. Po docięciu lub doszlifowaniu zawsze należy powierzchnie klejone odpylić. Następnie czynności powtarzamy, pamiętając, by spoiny pionowe też były sklejane. Ścianę działową należy łączyć ze ścianami nośnymi za pomocą metalowych łączników. Należy zatem blaszkę zagiąć, a następnie przybić do ściany nośnej. Odgięta część powinna być umocowana w spoinie poziomej ściany działowej. Łączniki powinno się stosować w co trzeciej warstwie. Przy wykonywaniu ścian działowych należy pamiętać, by pozostawić przerwę pomiędzy murowaną ścianą a stropem. Przerwa powinna wynosić około 1-2 cm, tak aby uginający się strop nie dociążył ściany. Szczelinę tę wypełnia się odkształcalną pianką montażową. Nieprawidłowe wykonanie tego szczegółu może spowodować powstanie rys w ścianie działowej. Tak jak w przypadku zabudowy wanny, przy zabudowie brodzika do czynienia mamy z nieregularnym kształtem. W tym wypadku łatwość docinania elementów murowych z betonu komórkowego jest bardzo dużym atutem. Pocięte elementy na mniejsze części umożliwiają dopasowanie zabudowy do kształtu brodzika. Dodatkowo można doszlifować powierzchnię zbudowaną z elementów betonu komórkowego. W ten sposób wykonany brodzik można wykończyć glazurą lub innym materiałem wykończeniowym. Solbet Smart jest niezwykle prostym, szybkim i wielofunkcyjnym systemem. Znajduje zastosowanie przy bardzo wielu elementach wykończenia wnętrza. Zabudowa wanny, brodzika, budowa ściany działowej, szafki pod umywalkę czy szafki przyklejonej do ściany jest łatwym do zrealizowania przedsięwzięciem. Decydując się na użycie systemu Solbet Smart, można pomyśleć: montaż gratis.